lepiej być spóźnioną niż nieumalowaną. Ja wybieram pierduchę! Ja! Ja! Mówię na nim brzydal, bo lubię się brzydko zabawić. Jestem mała, ale jak ci przywalę, to się zdziwisz. Małgosiu, powiedz nam proszę, jakie były przyczyny wykolejenia pociągu? Prawdopodobnie... tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, podwozie było złe i szyny były nierówne i tory były złe i podwozie też było złe. Jestem Monia, mów mi Monia, lizać! Monia, dzieło sztuki, które chcesz polizać! Dzień dobry, z tej strony Rafał Brzozowski, witamy w programie Koło Fortuny. Sylwia, odsłoń 4 litery. Ale to tak tukło, no tak w dzień tukło, w nocy tukło, ani spać, ani się położyć, co tu zrobić, no? Matko jedyna, co pani tutaj robi, naprawdę, no? Ale jest ram. Zimno. Zaśpiewaj ze mną kolorowych herbarków, baloników na druciku. Cześć kochani, to Marta. To moja stylizacja na impaskę. Wszystko jest z Lupexu. Mam taką fajną torebeczkę. A ja nabywam na impaskę. A wam życzę miłego wieczoru. Pogibać się, pobawić. A jeśli masz problem ze sraniem, to polecam czarne jagody. Przepraszam. Jak panu minęły wakacje? Jeszcze wracam, tak tam. Książki czytałem, nadrobiłem. Trochę tam. Czyli rozumiem, wraca pan do szkoły? Wracam. Naładowane baterie? Tak średnio powiedział, tak średnio. Czyli co, wakacje za krótkie były? A może za długie właśnie? Za długie? No właśnie człowiek go rozlinia paradoksalnie. No ty masz 0,48. Jakie 0,48? Jakie? Ja teraz zadzwonię do ciebie, jak to tam... Ty masz. Wiedźma! Wiedźma! Wiesz jak ja cię zapiszę? Wiesz jak ja cię zapiszę? Łysy chuj! Ty, przyjaciółka najdroższa! Wiedźma zapisał! Can I guys hear... Big boobs? What? Anyway. Kochani! Zapraszamy was na serdecznie do śpiewania razem z nami. A nasze przygotowania, bo nasze śpiewająco! We mnie już pływa świąteczny chłam, na morzu zjemy. Przyszłości w tej jest z nami dzisiaj pan Ząbek, jakiś tam magik? Jestem. Dzisiaj pokażę państwu sztuczkę. Mamy tutaj dwa noże. Znaczy, tu nie ma, a tu jest. I teraz uwaga, kryję. O, mieszam. I teraz chodzi o to, w tej sztuczce przebijamy i nie ma ostrza. Chcesz? Ale ja się boję! Przecież nie przebiję ci ręki! Daj, razem to zrobimy, bo tu nic nie ma. Przepraszam, przebiję mi rękę! No ja tak szczerze powiem, że największym zagrożeniem to są dla nas partia rodzin. Super partia, no, no i sami państwo widzicie, czy sami państwo widzicie. Ja pani coś powiem. Co pani, moherowe berety i Radio Maria, co wy wymagacie od młodzieży, co wymagacie? Kultury! Co? Ząbki wypadły, ząbki. Będę w telewizji? To ja już może. Kochani, obejrzałem dom. Po prostu straszne warunki. Trzeba zrobić
kanalizację, trzeba zrobić kable nowe, elektrykę. Trzeba, nie da się po prostu, to jest taki mały dom, taka operze, wszystko musi zrobić, w ogóle musimy zburzyć ten dom i postawić nowy. No za ch**a nie zrobimy tu nic. Kochani, podjąłem decyzję. Wyremontujmy wasz dom. A teraz pakujcie się, bo idziecie na wakacje! Karaiby lecimy! Woo! Bailando! Kochani, nie proszcie mnie, że wyglądam grubo w tej koszulce. Ja po prostu jestem gruba. Levita lasz i rzęsy jak z Hollywood masz. Masz. Nazywam się Mateusz Maga, mam 22 lata, pochodzę z Jarosławia. Mateusz, krzyknij. Ale naprawdę krzyknij. W tym odcinku nasi uczestnicy będą musieli przygotować suknie balowe z materiałów, które musieli ukraść na wysypisku śmieci. Product Runway, zaczynamy! Świeczka Nivea, nie wierzę! Pachnie kremem Nivea! Hit! Darek, popatrz jak to pachnie, no. Mam odgadnąć. Twoja mama lubi ten zapach? Zapomniałem jak to pachnie. Nie patrz, nie patrz! Pachnie kremem Nivea! Wow! Polerowany listwo ozdobny z karbonu, zaprojektowany przez samego mistrza Da Vinci. Słyszycie? Tak za***la! Piękna dziś pogoda. Skusiłam się na loda. Szanowni Państwo! Kocham prezydenta Dudę! Dudę i Morawieckiego! A wie pan co? A mój wujek walczył pod Monte Cassino i zdobyliśmy k***a ten zamek benedyktynów! A wie pan, to handluje! Nie rzucił ziemi! Jestem śmierdzącą dupę nieumytą dziewczyno! Na konferencję przydałoby się umyć. Rej, rej, rej! Zamknij te rej! Węższa ta faka, jestem. Ja tylko do miasta pojadę. Ja do miasta. Kradniesz mój jedyny rower, nie kradniesz. Ty, Draniu, ty mi go stracisz! Najgorzej mnie wkurwia, jak butelka jest k***a zakorkowana. Kupujemy wino. Odkręcane. Mam radę na brudne kieliszki. Nie myj ich. Lej do szklanki. Co się tam dzieje? Ja pie... Znowu żeś coś od... Nie! No nie wytrzymam zaraz, no debil, debil, no! O Jezu! Dobra, idź pisz, idź pisz, idź pisz. Nie, no naprawdę, jak ten telewizor nie będzie działał, to zobaczysz, zobaczysz! Nie! Gruba spierdolony, naprawdę! Debil! Messiego daje. Jesteśmy z powrotem, Doda u nas w studiu. Dlaczego masakra? Słucham? Dlaczego powiedziałaś, o Boże, masakra? Bo cię zobaczyłam. A! Za nami odcinek weselny. Może Julka też niedługo chciałaby wziąć ślub? Nie, nie myślę o tym. Nie jesteś na to gotowa? Nie znałem takich pytań, kochanie. Więcej niż jedno zwierzę to... Owca? Lama? Kochani, to jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie Brnight? Znacie? To do góry! Every night! Hada! Czy to prawda, że chcesz się pozbyć jej z programu? Kochani, gdybym się chciała pozbyć jej z programu, już dawno by nie prowadziła Top Model Front Row, więc niech nie opowiada głupot. Jakie jest twoje danie popisowe? Lubię jeść ryby. A jakie ryby lubisz najbardziej? Preferuję filety. Ale pytałem o gatunek. No nie znam. Wiem, że ryby, filet znam może pochodzi. Preferuję fileta, bo można go kupić w każdym sklepie. Jest łatwy do przyrządzenia, smaczny. Można kupić w sklepie, łatwy, smaczny. Więc trzy plusy i żadnego minusa. A jaki to jest filet? To nie wiem. Nie umiem określić, czy to jest filet
z jakiegoś tam oceanu, czy z morza, z innej. Leżałam na łóżku i usłyszałam czas. Ja patrzę, a tu chłop stoi. On do mnie mówi, przepraszam, i spi***l. Gdzie jest policja? Policja jest mi warta. Co stoicie jak kołki? Lecieć chłopa szukać, a nie. Be my lover. Oh, be my lover. Yeah. Zrób to, bo nie przejdziemy dalej. Nie mów do mnie teraz! A co pani tam ma? Laptopa zajebana, kurwa jebana dziwna. BMW chciała oszukać, to laptopa kurwa wzięłam. I na rondzie zawracanie. O Boże. Takie trudne? No. No jedź, ale kierunkowskazu nie włączasz. Matko jedyna, nie no, idziesz do domu. Siwy dym! No naprawdę mogłeś, nie wiem co się działo. Ja idę do domu. Doda, czy ty się w ogóle ubierasz u polskich projektantów? Bo co masz na sobie? Podejrzewam, że to na pewno nie jest polskie. Jest Gucci. Futerko? Wszystko. Maja, podaj torbę. Gdzie ty po to jeździsz? Wyrwałam rosyjskiej milenerce to futro.